Witam Was serdecznie. Słuchajcie, wiele by dyskutować, wiele rozmawiać na temat tego, jak nie polscy, bo na pewno nie mówimy tutaj o polskich, proszę Państwa, producentach, tylko firmy, korporacje zagraniczne, które przed laty usadowiły się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o których mówił jeszcze Andrzej Leper, sprzedają produkty swoje w Polsce. To są produkty pochodzenia wieprzowego lub drobiowego, stuczu nakładczego, w różnych to sieciach handlowych, proszę Państwa, pod różnymi nazwami. Wybierają sobie jakąś bardzo ciekawą nazwę, przyciągającą konsumenta. Tam, proszę Państwa, pracuje sztab socjotechników, socjologów, którzy analizują, proszę Państwa, nastroje społeczne, czym przyciągnąć konsumenta i w jaki sposób konsumenta tak najlepiej zrobić w ciula, można powiedzieć. Jest taka jedna duża firma, proszę Państwa, na A, taka bardzo potężna, która swoje produkty stuczu nakładczego, proszę Państwa, tej duńskiej świnki albo tych kurczaczków, takich krótko pędzonych i tych świnek krótko pędzonych, sprzedaje, proszę Państwa, czy to w Biedronce, czy to w Netto, czy w Lidlu, w Carrefourze, Kauflandzie. Jak widzimy, zawsze, proszę Państwa, jest jakaś inna nazwa, w różnym sklepie jest inna nazwa, a takimi małymi literkami jest napisany producent ten sam. No jakie to, proszę Państwa, jest oszustwo i kto na takie coś pozwala? I dla przecież Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Jarosław Kaczyński mówił, że tak nie może być, że sieciówki nie mogą sprzedawać pod takimi różnymi nazwami tych produktów jednego producenta, a ma być ściśle pokazane konsumentowi, który producent wyprodukował jaką daną żywność. No i co mamy, proszę Państwa? Jednego producenta, a tak naprawdę mamy 30 albo 20 różnych nazw. Na półkach leży towaru, każdy jest przekonany, że to jest inny producent, a tak de facto kryje się jeden, góra dwóch dużych, trzech producentów mięsa w Polsce, wyniszczając w ten sposób jeszcze małych, proszę Państwa, polskich producentów produkujących i hodujących, produkujących żywność z polskiej świni, proszę Państwa, od polskiego, proszę Państwa, hodowcy. A w związku z powyższym robią takie małe opakowania. Zobaczcie. 140 gram, 250 gram, 110 gram, proszę Państwa. I na czym to polega? Sprzedają te swoje malutkie opakowania, proszę Państwa, po 100 gram, teraz już nawet po 80 robią. I nagle 80-gramowe, proszę Państwa, opakowanie jakiejś tam wędlinki kosztuje 6 zł. Jak ja to przeliczam, proszę Państwa, ile to wychodzi kilogram takiej kiełbasy, to mi się włos na głowie zjeżdża. No kilogram kiełbasy, proszę Państwa, w opakowaniach po 80 gram wychodzi, proszę Państwa, w granicach koło 72 zł za kilogram. Konsumenci nie zwracają uwagi na to, jak są robieni w ciula, proszę Państwa, przez producentów i zarówno sieci handlowe, które narzucają po 100% marży na produkt spożywczy, waląc konsumenta w rogi. Proszę Państwa, no tutaj mamy paróweczki, zresztą zgodnie z oświadczeniem na piśmie jest to napisane, Sokołowa, sokoliki mają kosztować 5 zł bez konserwantu. Jeżeli przez 100-gramowe opakowanie, jeżeli to przeliczymy, to jest to 50 zł. 50 zł za parówki. Proszę Państwa, za kilo parówek 50 zł.
to przy założeniu, że ten mądry nasz Jarosław Kaczyński daje 500+, to na ile tych 500+ starczy? Na 10 kg parówek? Proszę Państwa, przecież to jest jakiś absurd. Jeżeli teraz, proszę Państwa, rolnik otrzymuje 6 zł, to wiemy, że trzeba to podzielić, różne tam kwestie tych części świni będą kosztowały, no ale bez przesady, żeby kilogram parówek w Polsce wychodził 50 zł, ale jak leżą normalne polskie parówki, bez konserwantów, 90%, proszę Państwa, parówka z polskim producentem rozmawiałem, maksymalnie parówka naprawdę wysokiej klasy, wysokiej jakości parówka, to jest koszt rzędu w produkcji 23-24 zł, 90% do 93% to jest mięso, reszta to jest woda i przyprawy, bo musi to związać, bo to jest całkowicie inny produkt aniżeli kiełbasa. Ale producent do mnie mówi, proszę pana, 24 zł to mówi, Lux Torpedo, robię parówkę bez, proszę pana, jakichkolwiek konserwantów. Na półce, jak wystawimy ją po 35 dla konsumenta, to konsument przychodzi i mówi, że drogo. No ale idziecie państwo, kupujecie 100 gram paróweczek za 5 zł. Wychodzi 50 zł za kilogram. To jak może być z azotynem sodu? Bo wszędzie czytamy. Azotyn sodu, soja genetycznie modyfikowana, fosforany, proszę Państwa, azotyny, azotany. No to proszę Państwa, jak to porównać? W ogóle nie ma porównania. Jeżeli producent mówi, że on robi parówkę, w której jest tylko i wyłącznie przyprawa starą, tradycyjną metodą i ona kosztuje 35, a to kosztuje 50 średnio, no to jak można, proszę Państwa, nie myśleć głową? Przecież każdy chyba umie liczyć, że 100 gram to nie kilogram, a 10 razy 100 gram to kilogram, 10 razy 5 to jest 50. Jeżeli kosztuje wędlina przy 80 gramach opakowania, proszę Państwa, 6 zł, to wystarczy policzyć, że to musimy mniej więcej kupić 12 opakowań na kilogram. To wychodzi 72 zł kilogram kiełbasy. To jak jeszcze to społeczeństwo będzie dymane w ten kitniak, proszę Państwa, i będzie mówiło, że jest cudownie i wspaniale. I że te 500+ to jest cudowna rzecz. Proszę Państwa, na opakowania powinna być podana cena. Cena główna dużym napisem. Za kilogram, a następnie za 100 gram lub za 80 gram. To, co ma zapłacić konsument. Jeżeli konsument będzie widział, że kilogram tego kosztuje 72 zł, gwarantuję Wam, że takiego czegoś to na pewno nie kupi, bo nie jest pierdolnięty. Jest po prostu społeczeństwo, jest oszukiwane przez producentów, przez sieci handlowe i jest oszukiwane, proszę Państwa, zarówno przez stronę rządową, która na to pozwala. Na dodatek te sieci jeszcze podatków w Polsce nie płacą i mają tanią siłę roboczą. Proszę Państwa, no to fantastycznie. Środowisko przez tucz nakładczy usyfione, grunty poniszczone, gnojowica trafia na grunty, proszę Państwa, w koło tych wszystkich zakładów. Przedostaje się to, proszę Państwa, do wód gruntowych. Mamy skażone środowisko, o którym mówił Andrzej Leper. Mamy wykorzystane społeczeństwo i rolników, którzy na dodatek się tym zajmują i, proszę Państwa, na koniec zabiorą im jeszcze gospodarstwo rolne. A, proszę Państwa, mamy schorowane społeczeństwo, bo nie dość, że mamy pół jakiś produkt, który w ogóle nie spełnia wymogu. Człowiek to kupuje, jeszcze płaci takie pieniądze. No ludzie, ile będziemy dawali się oszukiwać?
Ile będziemy, proszę Państwa, a ja do tych producentów mam jedno przesłanie. Wy się skurwysyny, módlcie tylko, żeby wyniki mojego ojca, a nie daj Bóg, jak się okaże, że się potwierdzi, że jest choroba rakowa, to ja mam wypierdolone na was całkowicie. Ja wtedy dopiero wam pokażę jazdę po całości. Jazdę po całości. Zobaczycie dopiero Gustowskiego wściekłego, jak będę wpadał do marketu, jak będą te wasze wędliki latały, a żebym miał wypróć się do cna, to ja was tak przebadam i tak was skontroluję i tak pokażę społeczeństwu, jakie gówno sprzedajecie, ponieważ po tym właśnie, po tej potężnej ilości chemii, która jest w tej żywności, na strzykiwaniu, na tych przyklejaniu metek, na tym fałszowaniu tej żywności, na tej soi genetycznie modyfikowanej z Roundupem, to właśnie są tragedie ludzkie i ludzie chorują. I wy się módlcie. Wy się módlcie, wy zarządy całe tych wszystkich potężnych firm, żeby mój ojciec, nie daj Bóg, nie był chory na raka. Wy się módlcie, bo ja się dopiero zawezmę na was i to na bardzo poważnie. A jak ja się zawezmę, to już naprawdę nie będzie. Nie będzie wam żaden prawnik pomagał, bo zobaczycie dopiero akcje znicz, dopiero ja uświadomię konsumentów, a już ich uświadamiam, jak są robieni i waleni w rogu. Proszę państwa, wczoraj rozmawiałem z lekarzem po niemieckiej stronie na temat właśnie tych, proszę państwa, powikłań, które wynikają u społeczeństwa. Coraz więcej ludzi w Niemczech choruje od żywności przemysłowej. Niemcy sami kupują około 5 milionów ton soi genetycznie modyfikowanej. Skarmiają tym świnie i zwierzęta. Następnie, proszę Państwa, jest potężny wzrost zachorowalności ludzi na raka w Niemczech. I zaczyna się już poważna dyskusja w Niemczech na temat tego, czy fermy przemysłowe i produkcja żywności przemysłowej jest zdrowa? Zaczyna się dyskusja na temat glifosatu. Dlatego to, proszę Państwa, Austriacy, dlatego Niemcy, dlatego inne kraje zaczynają głośno mówić, że trzeba to zastopować i nie dopuszczać do stosowania takiego rolnictwa. Dzisiaj powinniśmy zacząć dyskusję na temat rolnictwa w Polsce. Wczoraj, proszę Państwa, wracając, zajechałem do rolnika, do sklepu i rolnik, taki mały sklep, chce kupić kapustę, kapustę. A on mi mówi, proszę Pana, Pan tej kapusty niech nie bierze, bo my w tym roku, a w ogóle to jest ona sprowadzana tam gdzieś z granic, około chyba Sieradza, proszę Państwa. My importujemy tutaj na nasz region kapustę, ale ona była opryskiwana, tak była dużo opryskiwana, proszę Państwa, na robaka. Panu bym nie radził tego jeść. No ale następnie, proszę Państwa, dalej tą kapustę sprzedaję konsumentom. No, czy tak ma wyglądać polskie rolnictwo, czy tak ma wyglądać rzeczywistość, etyka zawodowa w stosunku do polskiego konsumenta? No na pewno nie. Czy rolnik zajmujący się tuczem, nakładczym świni, trzody chlewnej, proszę Państwa, który dostaje gotową paszę, dostaje antybiotyki, dostaje to wszystko i podaje, proszę Państwa, mając świadomość, że jak tupnie, trzaśnie drzwiami, to ta świnia po prostu zdechnie, bo jest tak słaba. Czy tą świnię, proszę Państwa, on sam będzie konsumował? No nie! Pytam ich, mówią, nie, on takiego czegoś w życiu do pyska by nie wziął. No to jak możemy mówić o zdrowym polskim rolnictwie, kiedy stosujemy glifosat, kiedy stosujemy potężne ilości pestycydów, kiedy odchodzimy od rolnictwa organicznego, kiedy, proszę Państwa, zaczynamy stosować potężne ilości chemii w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego i my będziemy ludziom wmawiać, że polskie rolnictwo jest zdrowe, polska zdrowa żywność. Polska zdrowa żywność to była za komuny. Kiedy to była organika, kiedy, proszę Państwa, rolnicy tego nie stosowali, kiedy to była normalność, kiedy nie było nawozów syntetycznych, kiedy nie oszukiwano, a dzisiaj nie ma tej etyki zawodowej. To jest podstawowa rzecz. O jakiej, proszę Państwa, zdrowej żywności można mówić? Zdrową żywność, proszę Państwa, to można powiedzieć, jeżeli rolnik tradycyjną metodą hoduje świnie i taką kiełbasę, czy takie coś od takiego rolnika, to można kupić, ale to jest tradycyjna hodowla. Zobaczcie Państwo, jakiś absurd. Zaledwie rok temu przecież wybili klientowi całe stado świń,
całą, proszę Państwa, chlebnie na w granicach około chyba 35 sztuk, nie pamiętam, szukam tego artykułu, bo skarmiał zlewkami. Bo tego nie wolno. Ale zaś soją genetycznie modyfikowaną, która jest pryskana, proszę Państwa, glifosatem w Argentynie, antybiotykami i szlak wie jeszcze czym skarmiane świnie w Polsce, można jeszcze przetwarzać i można dodawać potężne ilości chemii, które zabijają ludzi. No nic dziwnego, gdzie my żyjemy. Czy Polacy jeszcze w ogóle rozum macie? Idąc do sklepu kupujecie paróweczki, które proszę Państwa kosztują 5 zł za 100 gram, to wychodzi 50 zł za kilogram i wy nie zwracacie uwagi na coś takiego, że jesteście w tak bezczelny sposób oszukiwani, bo są zrobione opakowania, bo te firmy korporacyjne, zagraniczne, proszę Państwa, właśnie taką metodę zastosowały potężnego zysku, bo parówka to jest diamentowy zysk. I tak oszukują, proszę Państwa, konsumentów, sprzedając na 100 gramówki. Ludzie w szczególności nie zwracają, bo małe opakowanie, 6 zł wezmę. Tego jak przeliczysz to ci wychodzi 72 zł kilogram. No ludzie, 20 parę euro za kilogram, przesadziłem, 17 euro za kilogram kiełbasy. No ludzie, ale od rolnika za 30 zł, proszę Państwa, 100% mięsa w kiełbasie, to jest drogo dla konsumenta, bo on drogo sprzedaje, bo ser jak będzie sprzedawał za 20 zł za kilogram sera białego, to jest drogo, ale że on sprzedaje 100% sera, a nie ser podobny, no to proszę Państwa, to jest drogo. Ludzie, nie zastanawiacie się, jakie konsekwencje przynosi żywność, która jest niebezpieczna. Jakie konsekwencje dla służby zdrowia, jakie to jest obciążenie finansowe dla budżetu państwa, dla samych siebie stwarzamy obciążenie dla budżetu, sprzedając tak szkodliwą żywność, a później musimy wykładać na leczenie. No przecież to jest, proszę Państwa, chore. I oni nam wmawiają, siada taki rolnik, jedzie w kapustę, pryska ją 2, 3, 4 razy, przed samym zbiorem ją jeszcze pryska na robaka, żeby pięknie wyglądała, bo konsument jej nie weźmie, bo konsument tylko widzi na piękne oczka. Ale później mówi, niech pan tego nie kupuje, bo tego nie wolno jeść. Ale innemu konsumentowi to sprzeda. Biorą to dzieci. Weźcie wy się zastanówcie, rolnicy. Przecież to kupują ludzie. Przecież to kupują rodziny. Przynoszą do własnego domu i dają to dzieciom. Jak można pryskać tak potężne ilości? Jak można zajmować się tuczem nakładczy, a jednocześnie, proszę Państwa, samemu tego nie jeść, a sprzedawać im? Szkodzicie dobremu wizerunkowi rolnictwa i tym rolnikom, którzy właśnie pracują ciężko i zarabiają. I teraz rolnik, proszę Państwa, za swoją wołowinę dostaje jakieś marne grosze, a zobaczcie, co się dzieje. Taką wołowinę, proszę Państwa, kilogram, oni przerobią na kiełbaskę, pokroją w plastereczki, zapakują w opakowania 100-gramowe i sprzedadzą za 80 zł. A rolnik dostaje 8 zł. Ile jest przebitki? 1000%. To kto jest walony w rogi? Najbardziej. Przecież nikt inny, tylko polski konsument. Polecam zastanowić się, wziąć kalkulator, przeliczyć, zobaczyć opakowanie. I zobaczcie sobie, idźcie do Netto. Jest taka jedna duża firma na A. Takie piękne, popakowane kurczaki, kiełbaski, biała kiełbaska, proszę Państwa, schabik, utka z kurczaka. I widzicie, jakaś tam kraina, opakowanie ładnie zrobione. Wszyscy tak patrzą na tego kurczaczka. Biedronka wyprodukowano przez. I to sobie zobaczcie. I ile takich, proszę Państwa, opakowań pod innymi nazwami znajdziecie w różnych marketach. Ale jest cały czas ten jeden producent. To jest ta właśnie firma zajmująca się tuczem nakładczym. To jest to mięso, które jest według mnie niebezpieczne. Tak wygląda rzeczywistość. Ale polski rolnik, proszę Państwa, nie ma stworzonych warunków do sprzedaży. Nie ma rozwiązań systemowych. Nie ma
zrobionych prawdziwych targów, które powinno zrobić miasto, zadaszonych z prawdziwą możliwością handlu, sprzedaży. Nie ma targów zdrowej, bezpiecznej żywności w poszczególnych województwach, ale się nikt tym nie zajmuje, bo izby rolnicze wolą okradać, proszę Państwa, i w szyjkę dawać bardzo ładnie za pieniądze rolników, niż rzeczywiście stworzyć tym rolnikom jakiekolwiek warunki. Po co nam taki pan minister? Wy weźcie roundup i chwasta z ministerstwa. Po co stać na ulicach? Ludzie. Ludzie. I dalej robimy sobie w ten sposób wrogów z konsumenta. Tak trzeba konsumentowi wytłumaczyć, że konsument kupuje za 50 zł kilogram parówek. I wtedy dopiero konsument zrozumie, jak to wygląda. Trzeba zrobić to, jak robią to Francuzi, a nie jakieś dyrdy małe. Proszę Państwa, przecież to nie ma najmniejszego sensu. Żadnego. To konsumenci się upomną. A do konsumentów, moi drodzy, dopóki producenci tej żywności nie będą produkowani z dobrego surowca, bez konserwantu, w normalnej cenie, dopóki nie nastanie normalność, to szukajcie takiego mięsa, takich wędlin od rolnika, od małego rolnika, tylko nie z tuczu nakładczego. Takiej świni on sam nie zje, on w życiu swojej rodzinie tego nie da. Gwarantuję wam, że on swojemu dziecku nie da spożywać wędliny z tuczu nakładczego. Takiej świni on sam sobie nie przerobi. Dla konsumenta tak. Ale proszę pana, proszę państwa, dlatego w Polsce jest potrzebna Agencja Bezpieczeństwa Żywności. Kontrolowanie żywności pod kątem pozostałości na metale ciężkie, na pestycydy i inne kwestie. Ale rolnik musi za swoją ciężką pracę i za wyprodukowanie zdrowego surowca dostać należyte pieniądze. Nie może być gnębiony przez weterynarię, nie może być gnębiony przez, proszę Państwa, Agencję Restrukturyzacji, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, tylko musi to być zdrowa współpraca konsumenta, społeczeństwa z rolnikiem, najważniejszym człowiekiem w kraju, który, proszę Państwa, jest producentem żywności, paliwa dla człowieka. Tak wygląda. O, 6,50 i teraz zobacz, 6,50, nie wiem, netto, brutto, nie wiem jak to wygląda u Ciebie, Szymon, ale teraz producenci, idźcie sobie rolnicy do sklepu i zobaczcie, jak 80-gramowe opakowanie kiełbaski, proszę Państwa, jest sprzedawane w promocji po 6 zł, a więc jak przeliczysz na kilogram, to musisz kupić 12 takich opakowań, żeby mieć kilogram, a to też jeszcze wątpliwe, czy to jest ta waga z tym plastikiem, czy bez tego plastiku, i wtedy wychodzi Ci w granicach nawet chyba 72 zł za kilogram kiełbasy. No to przecież to jest chore. To jest chore. Gdzie jest dzisiaj rząd? Gdzie są organizacje konsumenckie? Gdzie dzisiaj są organizacje rolnicze? Gdzie dzisiaj, proszę Państwa, jest minister rolnictwa, który ma pełną świadomość, tylko to jego koleżcy. To są bardzo dobrzy jego koleżcy, proszę Państwa. To jest całe stowarzyszenia wędliniarzy. Te, proszę Państwa, to wszystko to są bardzo dobrzy koleżcy pana ministra. Oni tak bronią, proszę Państwa, rolników i wmawiają, że Polska wieprzowina i Polska, proszę Państwa, polski drób jest zdrowy, jest bezpieczny. A gdzie jest polska wieprzowina? Takie pytanie do tych zrzeszeń i organizacji. Gdzie jest polska wieprzowina? Skoro my importujemy wieprzowinę, to jakiej wy mówicie polska wieprzowina? Jak stworzyliście przepisy, w których, proszę Państwa, świnia wjeżdżająca z Danii na teren Polski po 30 dniach nabywa obywatelstwo polskie. To jest polska świnia. Genetycznie duńska, ale papierowo polska. Jajeczka też tak przyjeżdżają i dostają obywatelstwo
w centrach logistycznych. Tak są waleni konsumenci, więc proszę Państwa, przed świętami wy się zastanówcie, co będziecie kupować w tych marketach. Jak Boga kocham, bo to naprawdę musicie od razu kupić ze 3 butelki kropli żołądkowej, ze 2 butelki wódki, bo to jest po prostu niestrawne. Mięso, które jest, proszę Państwa, z azotynem sodu, czy to parówka, czy to wędlina, czy wszystko. Jak jest nawalona azotyn sodu, proszę Państwa, wasze jelito tego nie strawi. To pozabija wam florę bakteryjną w jelicie grubym, a następnie, proszę Państwa, gnije w was. Stąd się robią polipy, a następnie, proszę Państwa, robią się komórki rakowe. Pozdrawiam serdecznie. Tak wygląda rzeczywistość w naszym państwie. Pozdrowienia, Janie Krzysztofie Ardanowski. A do ciebie, Robercie Telusie. Jak będziecie na Komisji Sejmowej Rolnictwa mówili, że nie ma największego pieniacza, ten co tak szczeka, to wypadałoby wy, pisowskie gangstery, wysłać zaproszenie. Ja przyjadę na te Komisje Sejmowe Rolnictwa. Nie myślcie, że mnie nie ma. Ja przyjadę. I wy dopiero usłyszycie, co ja o was myślę. Nie ma najmniejszego problemu, żeby przyjechać. Ale teraz to ja buduję konsumencką organizację. Konsumencką. I uświadomię konsumentów, co wy wyprawiacie w tym kraju. Konsumencko-rolniczą. Ale z prawdziwych rolników, którzy chcą produkować zdrowo i mają odwagę powiedzieć, że czas na zmiany w polskim rolnictwie, na konstruktywne zmiany w polskim rolnictwie, ale rolnik musi dostać należyte pieniądze. Zobaczcie, czy w Czechach, czy w Niemczech, czy tak się aż dzieje, jak się dzieje u nas w Polsce. U nas notorycznie są strajki, notorycznie rolnik na minusie, notorycznie w kredytach, notorycznie okradziony, notorycznie mu nie zapłacone i tak wygląda rzeczywistość. Ale chlewnie budują, tucz nakładczy rozwijają. Pan minister Ardanowski z sektora C kasę daje na to. Buduj to! 9 lat temu, proszę Państwa, kiedy był wiceministrem u Lepera, to krzyczał, że to szkodliwe, że to okradanie z budżetu, że to niezdrowe dla konsumenta. A teraz sam w ramach armii rozdaje pieniądze na budowę chlewni. No, tuczu nakładczego. Brawo, brawo, panie ministrze. Takiego, proszę państwa, kapustnika jak minister Ardanowski, jak żyje, nie widziałem. Typowa paruwa, jak to wczoraj było nazwane, typowa paruwa z wkładem izraelskim. Pozdrawiam, parówko.